Jak wspomina Pan czasy spędzone w naszej szkole? No ogólnie to bardzo pozytywnie, chociaż były to bardzo lata powojenne. Chociaż dość, powiedzmy, trudne. No i ja się pod tą szkołą wychowałem prosto w ramy szkolnej. I no, taki sentyment dodatkowy jest. I te wspomnienia no, wracają często. A czy jest jakieś wydarzenie, które wywołuje uśmiech na Pana twarzy? Oczywiście z czasów szkolnych. No oczywiście, że jest takie. Jest wiele takich wydarzeń. Śmiesznych, chociaż były i smutne role, jak to w życiu było, ale takich wydarzeń, no to z czasów szkolnych, to powiedzmy, jak się nosiło atrament, pisało się piórem i atramentem, a wylał się do teczki z książkami. Lub taką sytuację, jak nie było atramentu i napisałem zadanie siwikiem, rozrobionym wodą. A to jest taki barwnik, co mamy dodawały do wapna, jak bieliły ściany, malowały dom. No i przyszedłem do szkoły z tym napisanym niby tym zadaniem. Okazało się, że zadania nie ma, tylko niebieski proszek w załamanych kartki. I były kupa śmiechu. No, takie dość sympatyczne były. No. Było wiele innych było takich jeszcze spraw, no, ale to już to mi utkwiło najbardziej w pamięci. A kto był Pańskim wychowawcą? Moim wychowawcą, pierwszym wychowawcą na początku, w pierwszej klasie, w drugiej, to była pani Tola Szubowa. Wszyscy mówili pani Tola Szubowa i ja też tak mówię, to pani Tola Szubowa. A później była pani Bartmanowa, przed którą czuliśmy respekt. Jeżeli jednocześnie darzyliśmy ją takim bardzo takim szacunkiem. Miała taki autorytet, mimo że potrafiła nas wziąć za uzdę w odpowiednim czasie. Bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie wspominam te czasy. A miał Pan jakiegoś ulubionego nauczyciela i przedmiot szkolny? No jeżeli chodzi o nauczycieli, to ja w sumie nie byłem uczniem jakimś tam wybijającym, no takim przeciętnym, ale wielki wpływ wywarł na mnie pan Jan Adamski. To był młody historyk, który przyszedł, mieszkał w tym domu, co pan Fiedeń, w sąsiedztwie szkoły. Albo później dojeżdżał do Niebocka rowerem. Mróz, nie mróz. On zaszczepił nas. Zasiał taki pozytywny no, rzecz, jak powiedzmy czytanie książek historycznych. Wspaniale opowiadał i tym samym nas po prostu zaraził taką pasją do czytania książek. No nie, oczywiście nie było telewizji, nie było takich form rozrywek jak obecnie. Książka to była pewnym taką odskocznią od takiej codzienności i
powiedzmy, myśmy już w podstawowej szkole z kolegami myśmy znali, wspaniale znaliśmy w tamtych latach choćby takich autorów jak Sienkiewicz, Prus, z powieści historycznych, czy z przygodowych Maja, Karola Maja, książki o Indianach, czy Bunsza historyczne, takie książki. Ale to, a poza tym jeszcze bardzo nas, bardzo lubiliśmy pana Gaurińskiego, no i jeszcze pana, powiedzmy, Józefa Tomkiewicza. To był magister WF-u, wychowania fizycznego, po studiach. Nauczył nas dobrze grać. Stworzył drużynę w szkole piłki ręcznej. Wygrywaliśmy ze szkołami brzozowskimi, ze starszymi od nas. No i, a szczególnie to ucznictwo, wiele, wiele tych takich wspaniałych sukcesów w szkole to byli ucznicy. No ja nie byłem ucznikiem. Grałem w piłkę ręczną na bramce. Pamięta pan, jak wyglądała szkoła, kiedy tam pan uczęszczał i czy bardzo się zmieniła do tego czasu? No to jest powiedzmy trudne. Jest ogromna różnica. Na plus. Jak zacząłem chodzić do szkoły, to były ropowane podłogi, nasmarowane ropą, piece kaflowe. A dyrektor Lesz, to on palił w piecu. Chodził razem z woźnym. Sprawdzał tam, wiem. Nie było centralnego ogrzewania, nie było. Warunki były trudne. Młodzieży przybywało, a niejednokrotnie trzeba było się uczyć w łączonych klasach. No. W porównaniu z dzisiejszymi czasami to kosmos. Chociaż sala gimnastyczna była na jedna chyba najlepsza w powiecie. Czy wraca pan myślami do czasów szkolnych? No więc myślę chwilami, czasami myślę. Rozmawiam w domu, jak było, jak szybko minął ten czas. No. Wszyscy nauczyciele moi w zasadzie już odeszli, świętej pamięci już. Ale miło wspominam. Mimo, że były i trudne momenty. Tak jak mówię, nie byłem aniołkiem w szkole. No, a jeszcze w dodatku pod szkołą. Wszystko się w domu dowiedzieli. A czasy były inne, bo jak na przykład nie dostał tam linijką czy patykiem od pani, to się w domu nie, ani broń Boże, nie przyznał, bo by drugi raz dostał. To nie to, co dziś. Nauczyciel miał taki szacunek chyba większy jak teraz, za moich czasów. Czy pamięta pan, kto był wówczas dyrektorem szkoły? Dyrektorem szkoły był za moich czasów Stanisław Lesz. Z jego córką chodziłem do klasy. Zresztą mieszkaliśmy w sąsiedztwie. W naszej szkole
na strychu sali gimnastycznej był magazyn sprzętu szkolnego, który dyrektor, kierownik wtedy, kierownik to magazynował, a ja jako blisko, na przykład na wakacjach mieszkający blisko, no pomagali mi te ławki wnosić na ten magazyn. Potem jak rozprowadzali po szkołach, to wynosić tego. Za to dostawaliśmy piłkę, prawdziwą skórzaną piłkę, pograć. Ale co z tego, jak przeważnie za chwilę wybiliśmy szybę i zajmy podpadli. A z kim pan siedział w ławce, o ile pan pamięta? W ławce siedziałem z Henrykiem, kolegą moim serdecznym, Barańskim. Mieszka w Chumiskach, niedaleko. Z Laskiem Janem mieszka obecnie w Jasionowie. A zdarzało się, że siedziałem w ławce za karę, za rozrabianie z dziewczynami mnie zadali. Były takie sytuacje, no. A utrzymuje pan kontakt z osobami z klasy? No, od czasu do czasu wspominam. Utrzymuję. Spotykamy się od czasu do czasu. To znaczy przeważnie spotykam Barańskiego, a Lasek czasem mnie odwiedzi, w Zasionowie mieszkam. Jakich doświadczeń z tamtych czasów ma pan więcej? Tych przykrych czy tych bardziej pozytywnych? No zdecydowanie pozytywnych doświadczeń, bo przecież no człowiek był młody, no i to chociażby to środowisko szkoły było dość takie przyjazne. Był zespół muzyczny, w którym byłem członkiem zespołu mandolinistów właśnie z moimi kolegami, których wymieniłem, z panią Siwakową, emerytowaną nauczycielką, z panią Zuzanną Bieńczak i wielu kolegami, i pod dyrekcją Romana Gołąbka myśmy obsługiwali, czyli występowaliśmy na akademiach, na eliminacjach zespołów szkolnych, zespołów muzycznych. Zajmowaliśmy wysokie miejsca. Wzdłuż był lepszy od nas. Tam była jakaś szkoła. No, mieli orkiestrę chyba i dlatego oni byli lepsi od nas, ale... Pamięta pan, jak obchodziło się święta lub zakończenie roku? No zakończenie roku to ja mogę tylko od siebie powiedzieć, że rano szedłem do kościoła na ósmą, no potem był apel, przemówienie tam dyrektora było chyba, coś tam dyrektor powiedział, kilka słów dla nas wszystkich, no. Najlepsi tam jakąś książkę dostali, najlepsi uczniowie. No i szliśmy do klasy, do pani wychowawczyni na rozdanie świadectw. To było, a dalszy ciąg był w domu, to zależało od jakości świadectwa.
A pamięta pan, kiedy została wybudowana sala gimnastyczna? Ja pamiętam, były to lata 50. Chyba nie pamiętam roku, w którym została wybudowana, natomiast pamiętam jako mały chłopak. Jeszcze do szkoły nie chodziłem, ale bawiłem się w wykopach, w fundamentach z synem kierownika szkoły, Rabkiem. Rabek, taki młody chłopak był w moim wieku. Rabek, bawiliśmy się w tych wykopach. Nazywał się Handermander. Oni wyjechali gdzieś, nie wiem, gdzieś w schronisk, w świat, nie wiem dokąd. Pamiętam te wykopy tego skrzydła od strony ulicy i wykopy sali gimnastycznej. Potem już utkwiły mi w pamięci, jak chodziłem do szkoły, przyszedł uczyć pan Tomkiewicz, pan Gawroński i to jest już od strony, powiedzmy, tej sportowej. Graliśmy w piłkę, graliśmy. A poza tym jeszcze pamiętam, jako mały, gdzieś mały chłopak w pierwszej i drugiej klasie, pamiętam, na sali gimnastycznej była to już sala na tamte czasy wspaniała, najlepsza chyba w powiecie brzozowskim. Nasza sala gimnastyczna. Wystawiano sztuki teatralne pod reżyserii pana Słoty Czesława, jeszcze żyje pan Słota Czesław. A oprócz tego występował prawdziwy, profesjonalny teatr Wandy Siemaszkowej. Budowali scenę. Kilka razy organizowaliśmy jasełka na sali gimnastycznej. Jak jeszcze nie było tej sali w domu strażaka. Staliśmy zezwolenie, budowaliśmy scenę z desek. To brałem w tym udział. Ale nie jako uczeń, już jako ojciec. Już jako moje dzieci brały udział w tych jasełkach. I młodzież, ja budowałem scenę. O, twój tato też zresztą brał udział w tych jasełkach jako aktor. Adam i tak dalej. A ja scenę z desek budowali. Kurtyny. Była fajne takie czasy były, no. Potem jak chodziłem do tego jeszcze, do późniejszych latach, no, jak pracowałem, dyrektorem był pan Gawroński. Ja pracowałem w takiej firmie, że mogłem coś dla szkoły pomóc tam, no, nie chwaląc się oczywiście. Różne części metalowe do centralnego ogrzewania pomagałem załatwić i do budowy tamtego skrzydła po drugiej stronie szkoły, bo to za pana Gawrońskiego zostało wybudowane. Ale to już mówię, to już pracowałem, już to były czasy nie tak odległe, już nie byłem uczniem, tylko pracowałem w takiej firmie, gdzie mogłem coś dla szkoły pomóc. Jeszcze w dodatku byli ludzie oddani szkole, jak pan Bryś, Tadeusz, był przewodniczącym Rady Rodziców, to się nazywa, tak, teraz? Tak. No, był przewodniczącym Rady Rodziców. To był bardzo oddany człowiek. No, trochę my tam wspólnie pomagali w dość trudnym okresie dla
szkoły, no brak środków było na różne remonty i tak dalej. Jak wspomina Pan czasy spędzone w naszej szkole? Rozpocząłem edukację w szkole podstawowej rejonu Kumiska w 1959 roku. Lata szkolne wspominam bardzo dobrze. Ze szkołą wiążę wiele wspomnień, które zostały w mojej pamięci. Do szkoły chodzono w fartuszkach starczą, na której pisało Szkoła Podstawowa nr 1 w Kumiskach. Czy jest jakieś wydarzenie, które wywołuje uśmiech? Oczywiście czasów szkolnych. Pan woźny Barbara pod schodami miał komórkę, w której zamykano niegrzecznych uczniów. Raz pan woźny zapomniał otworzyć i uczeń wyszedł dopiero rano. Taka sensacja była w szkole. Kto był pańskim wychowawcą? Moim wychowawcą była pani Wanda Pilch. Czy miał pan ulubionego nauczyciela i przedmiot? Moim ulubionym przedmiotem była fizyka i chemia, których uczyła mnie pani Bartman oraz pani Szuba języka polskiego. Pamięta pan, jak wyglądała szkoła, kiedy tam pan uczęszczał? Czy bardzo się zmieniła? Za moich czasów szkoła była dużo mniejsza. Palono w niej piecami kaflowymi. Podłoga była ropowana z odwiertów z kopalni Chumiska. Pani Sławęcka już od 3 rano rozpalała w piecu, by uczniom było ciepło. Czy pamięta pan, kto był wówczas dyrektorem? Wówczas kierownikiem szkoły był pan Lesz Stanisław. Z kim siedział pan w ławce? W ławce siedziałem z Gurgaczem, Konieczką oraz Żyłką. Czy utrzymuje pan kontakty z osobami z klasy? Utrzymuję kontakt z paroma osobami z klasy, gdyż większość wyjechała i zerwała znajomość. Jakich doświadczeń z tamtych czasów ma pan więcej? Przykrych czy tych pozytywnych? Z tamtych czasów mam więcej pozytywnych wspomnień. Było wesoło, klasy były liczne, ponad 30-osobowe. Czy pamięta pan, jak obchodziło się święta lub zakończenia roku? Święta uroczystości obchodziło się hucznie, gdyż były to czasy komunistyczne. Święta 1 maja były obchodzone uroczyście, były obowiązkowe. Dla wszystkich uczniów każdy szedł z flagą. Wszystkie święta były wypełnione przepychem. Czy pamięta pan, kiedy została wybudowana sala gimnastyczna? Sala gimnastyczna została już za moich czasów odbudowana do szkoły, która w późniejszym czasie została zbudowana. Lata te były jednymi z najpiękniejszych lat mojego życia. Takich lat nigdy się nie zapomina. Jak wspomina pan czasy spędzone w naszej szkole? No raczej dobrze. Bardzo dobrze. Bo wie pan, ja wróciłem w 34 roku ze stanu. Tam chodziłem 2 lata do szkoły. I w pierwszych dniach w szkole tu w Chumniskach raczej odpowiadałem na pytania dużo po angielsku. A na przykład jeśli były zadanie matematyczne, to raczej w języku angielskim. Ale to z czasem wszystko się zmieniło. Czy jest jakieś wydarzenie, które wywołuje uśmiech na pana twarzy, oczywiście z czasów szkolnych? To był rok 38. Wojsko, które stało w Sanoku pod Halańczycy, przechodzili tędy przez Chumniska i była przysięga rekrutów na starej wsi. To było takie wielkie wydarzenie, bo to dużo takich młodzieży jeszcze nie widziało wojska, a przede wszystkim to byli podhalańczycy w tych kapeluszach, no i ładnie się prezentowali. A pamięta pan, kto był pańskim wychowawcą? Wójcikówna Zofia pochodziła z Dybni. A miał pan jakiegoś ulubionego nauczyciela albo przedmiot szkolny? To był dyrektor
Podolka z Górek, a on wykładał historię. I on umiał tak wytłumaczyć, że każdy to mógł zrozumieć, a na jednej lekcji tłumaczył, dlaczego pod Grunwaldem Jagiełło zwyciężył. I ten jego opis, to wiele ludzi rozmawiałem, którzy mieli wykształcenie i pytałem się ich, dlaczego armia polska pod dowództwem Jagiełły zwyciężyła. I jak on to wszystko opisywał, to faktycznie musieli zwyciężyć. A pamięta pan, jak wyglądała szkoła, kiedy pan tam uczęszczał i czy bardzo się zmieniła do tego czasu obecnego? To jest nie do poznania. Bo szkoła, tu gdzie teraz jest przedszkole, to wszystko było w stronę tej uliczki szkolnej, to były same tylko jarzyny i każda klasa miała swój oddzielny. I później to była taka konkurencja, bo niby wszyscy siadzili, chcieli to samo. A później zbiory się zbierało i która klasa zwyciężyła. Następnie tu od strony lasu, to tu normalnie Podulka, dyrektor, uprawiał i pszenicę, i ziemniaki. A w samym rogu, tutaj od Lorenca, to była pasieka pszczół. To było tak, jak na przykład stadion jest obity deskami na wysokości 2 metrów, to tak samo to było. A czy wraca pan myślami do czasów szkolnych? No, raczej nie. A z kim, jeżeli pan pamięta, z kim siedział pan w ławce szkolnej? Dobosz Franciszek, on jest obecnie w Nowym Targu. Był ochotnikiem na wojnę w 1939 roku. Kwiedeń, ten tutaj koło szkoły, co mieszka, był malarzem ostatnio. Później był jeszcze Staszek Łucecki, on jeszcze też żyje. Bodziuch Kazimierz nie żyje. A utrzymuje pan kontakt z osobami ze swojej klasy? To najwięcej to utrzymuje z Doboszem. A jakich doświadczeń z tamtych czasów ma pan więcej? Tych przykrych czy tych pozytywnych? No, opowiem takie zdarzenie. Zawsze przed lekcją była zbiórka na placu. Wychodził dyrektor, dawał jakieś tam wskazówki, ale w tym dniu Wiedeń, ten właśnie ten malarz, przy szkole były ubikacje. Ale tak na szkole ubikacji nie był taki płaski. On wyszedł na ten dach i stanął na głowie nogami do góry. Jak nauczyciele to zobaczyli, no to była tragedia. No bo wszyscy się bali, że on spadnie. I dyrektor krzyczał: Mietek, czekaj, tam po ciebie wyjdziemy. Ale zanim dyrektor wyszedł na dach, to Mietek się już po rędwie spuścił na dół. To była tragedia, był pisk i nie wiadomo, co się mogło stać. A pamięta pan, jak obchodziło się święta szkolne lub zakończenia roku? To różnie było. To zależało, które klasy, bo to zawsze jak 7 klasa kończyła, 6 jeszcze miała na 7, to zawsze jakieś zatargi między nami były. No ale to zawsze nauczyciele już wiedzieli, to już była dyscyplina taka, żeby było spokojnie.
A pamięta pan, kiedy została wybudowana sala gimnastyczna? To nie pamiętam, bo mnie nie było w tym czasie 4 lata. A jak wrócił, to był, pamiętam, rok 50, mogło być trzecim, może czwartym. To wiem, że pierwszy Sylwester odbył się na tej nowej sali. Tak. A pamięta pan jeszcze jakieś wydarzenie, zabawną historię z czasów no szkolnych? No to proszę pana, tak było. To był rok 39. Już Niemcy może byli, jak może tak, koło Tarnowa, ale tu jeszcze ich nie było. I leci samolot. Niziutko, ale widać było, że to jest niemiecki, bo była gwiazda. Tutaj, na tej łące, tu był taki stawek. Obrona narodowa uciekała z Jaślisk. I tutaj przyjechało może 2 albo 3 furmanki tych żołnierzy i oni się tu myli przy tym stawku. I któryś z tych wojskowych szedł do tego samolotu. Nawrócił się samolot, zrobił koło i wrócił z powrotem tu nad nich. Strzelał z karabinu maszynowego, ale nie trafił w ich, tylko trafił w szkołę. I na szkole była blacha poprzecinana kulami.